Łowiąc w trollingu i metodą vertical, czyli w pionie, używamy główek Rattle Jig Heads. Są to główki, które występują w dwóch wielkościach haka, 8.0 i 10.0. Jest kilka gramatur tej główki. Zaczyna się od 50 gram, najcięższa główka ma 120 gramów. Mają bardzo ostre haki, bardzo mocne te haki są. Występują w kilku rozmiarach. Ja używam 8.0 i 10.0. Gramatury głównie używam 50, 100 i 120 gram. Sprawdzają nam się bardzo dobrze przy łowieniu szczupaków. Mają bardzo ostre haki. Świadczy to też zabezpieczenie. Jak się kupuje tą główkę, to jest ona zabezpieczona, żeby się nie ukłuć. Mają nieinwazyjne zaczepy, które się wbija w gumę. Nie rozrywa to gumy. Jest to po prostu taki zagięty drut. Nie powodują zniszczeń przy zbrojeniu gumy. Czuję ładnie na wędce, jak guma uderza główką ciężko o dno. Bardzo często przy samym dnie jest branie.